Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Lewit, a to jest kolejny odcinek o wszystkim i o niczym, czyli takie moje luźne pogadanki o sprawach doczesnych i o tym, co, co niedługo może nastąpić. No chyba tak mogę to nazwać. Ok, w każdym razie, hmm, nagrywam ten odcinek z dwóch powodów w zasadzie, bo jedno to chyba za mało. W każdym razie hmm, zaczęła mi się sesja i generalnie od tej pory pewnie będę miał troszkę zajęte soboty i niedzielę. Yy, więc no yy, nie zdziwcie się po prostu jeżeli, bo głównie nagrywałem teraz na weekendach, więc nie zdziwcie się po prostu jeżeli jakiś tam odcineczek się nie pojawi. Ja postaram się oczywiście cały czas wrzucać przynajmniej te wieczorne odcinki, yy, ale jeżeli jakiś tam odcineczek nie pojawi się rano to no nie bądźcie po prostu zaskoczeni, bo może mi się to jakoś yy, to teraz zdarzyć i... No i po prostu chciałem jakoś tam w którymś filmiku o tym poinformować, więc pomyślałem, że będzie to dobra okazja, żeby nagrać to wszystkim i o niczym. Co jeszcze? Aha, jeśli o to chodzi, to w ogóle na początku myślałem, że będzie to wyglądać nieco gorzej, ale jak sobie popatrzyłem na plan, to okazało się, że nie jest nawet tak źle, jeśli chodzi o tą sesję. Wygląda na to nawet, że będę miał chyba jedną niedzielę gdzieś tam wolną w czerwcu, więc, no, więc jestem w dobrej myśli. A zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Dobra, co jeszcze, co jeszcze? Jeśli chodzi o studia, to chyba wszystko powiedziałem. No, nie sądzę, żeby było coś więcej do dodania. Jak sobie przypomnę, to najwyżej ewentualnie potem to dopowiem. Natomiast, jakby drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest to, przygotowałem sobie taki mały, mały stosek, stos książek. Tutaj z tego względu, że niedawno, to jest w maju tego roku, pojawiła się w księgarniach nowa książka Johna Flanagana. Jeżeli nie wiecie, kim jest ten pan, no to zapraszam po prostu do lektury i tak dalej. Natomiast jest on twórcą dość sławnej już w Polsce serii Zwiadowcy. Proszę, to jest właśnie taka książeczka. To jest takie zebranie akurat, które łączy w sobie cztery pierwsze Tomy tej powieści. W sumie Tomów ukazało się 12. Tam na szafce gdzieś tutaj za mną. możecie zobaczyć resztę tych tomów. Ja nie będę ich wszystkich wyciągał, bo chyba nie ma większego sensu, żeby to robić. W każdym razie, no, książka ta zyskała w Polsce dość sporą popularność. I nawet, a pokażę wam może jedną, jedną z tych książek wyjmę. Chciałem ja Wam pokazać ich okładkę. Widzicie? To jest w ogóle fajna rzecz, bo Polacy jako jedyni zrobili... Znaczy, może nie jako jedyni, ale zrobili właśnie bardzo pasujące jakby do tej książki okładki. Generalnie te w oryginalnej wersji angielskiej okładki dużo, dużo mniej mi się podobają niż te polskie. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi zaś o, o tą nową książkę, która ma się ukazać, to ona nie będzie... Nie będzie już z serii zwiadowcy, tylko z drugiej serii, którą, której również autorem jest Flanagan, czyli właśnie z tej serii Brother Band, czy też, jak ktoś woli, drużyna. Eee, to jest akurat czwarty tomik. Tej książki w sumie ukazało się już pięć. Eee, moment? Tak, dokładnie, tam na półce stoi jeszcze piąta część. Eee, i generalnie no teraz ukazała się szósta i no pewnie tam w poniedziałek sobie podejdę do jakiejś księgarni i kupię tą książkę. Znaczy najpierw, najpierw jeszcze skończę czytać Wiedźmina, bo jestem obecnie pod koniec trzeciej części powieści. To jest Chrzest Ognia? Chyba Chrzest Ognia. Rany już mi się tak mieszają te książki. Tak, Chrzest Ognia. No i jak sobie skończę już Wiedźmina całego, znaczy jeszcze dwie kolejne części przeczytam, to sobie na pewno... Sięgnę po nową książkę Flanagana. Co jeśli chodzi o samego autora, w ogóle? Ja się bardzo cieszę, że, że wydaje on obecnie Tom, książkę, aniżeli Tom. Znaczy, może bardziej serię. Z tego względu, że. A może. Tutaj mam jeszcze chyba pierwszą. Może ta będzie bardziej rozpoznawalna dla e, większości ludzi, którzy kto, może się już akurat zetknęli z tą książką, z tą serią. E, I generalnie cieszy mnie, że obecnie pojawia się to, aniżeli to. Z tego względu, że mm, wydaje mi się, że te ostatnie dwa, trzy tomy były naprawdę. Mniej strawne, jeśli o to chodzi. Znaczy one dalej były fajne, tak? Dalej mi się podobały, ale to nie był już ten sam Flanagan, którego, no, tak bardzo pokochałem. Z tego względu wydaje mi się, że po prostu uległ jakby on troszkę fanom i no, postanowił po prostu wydać te książki przez nacisk fanów i... i dlatego pojawiały się nowe, nowe tomy zwiadowców. Ja również zresztą wtedy Cieszyłem się na, na te nowe, e, nowe tomiki zwiadowców. Pomimo tego, że Brother Band, czyli ta drużyna już wychodziła, e, ale już po przeczytaniu tego wszystkiego stwierdziłem, że jednak e, tutaj e, John został faktycznie z sobą i pisał tak jak chciał, a. Te ostatnie tomy już były troszeczkę tak pisane na siłę. Tam ostat... od 9, powiedzmy, do 12, one już nie były tak fajne jak poprzednio. I w ogóle bardzo mocno się zdziwiłem, i to było bardzo fajne zaskoczenie, kiedy została wydana ta książka. Tutaj już niestety nie mamy tej polskiej okładki to jest oryginalna angielska okładka. One według mnie są no, dużo słabsze aniżeli te polskie. I nie mówię tutaj teraz, z, nie wiem, z jakiegoś patriotycznego względu, tylko no, po prostu bardziej mi się podobały tamte. Eee, natomiast jeśli chodzi o samą książkę, to muszę, muszę szczerze powiedzieć, że to jest chyba najlepsza jak dotąd książka ze zwiadowców, jaką czytałem. Znaczy być może poza tam trzecim i czwartym tomem, bo one były naprawdę świetne. Eee, I chyba do dzisiaj są moimi ulubionymi. No i jeszcze był jeden fajny... Bo szósty, chyba, jak atakowali tam taki jeden zamek. Ale nie wiem, w każdym bądź razie już te najnowsze części zwiadowców nie podobały mi się tak bardzo jak ta. A tu, bo w ogóle małe wyjaśnienie. Wczesne lata. Sam tytuł w ogóle może już wiele mówić, bo to jest prequel. To jest prequel wszystkich tych książek, o których. Mm, które mieliśmy tutaj wcześniej. O proszę. Tu jest pierwszy tom tej powieści. A tu jest prequel wszystkiego, czyli to, co się działo tutaj, jest przed tym, co się działo tutaj. Czyli generalnie, bo w pierwszej na przykład części, nie chcę może spoilerować za dużo, ale w pierwszym tomie główny bohater był dzieckiem, czyli te wczesne lata są jeszcze notabene przed tym, jak pojawił się Will, czyli główny bohater zwiadowców. No ale generalnie tak to wygląda. Troszkę się chyba znowu rozgadałem niepotrzebnie. W każdym bądź razie, już e, przechodząc do meritum, e, jeśli ktoś nie czytał, to polecam sobie wypróbować, i w sumie polecam zacząć od tego. Znaczy to chyba nie będzie jedyny prequel, bo nie są tu wyjaśnione wszystkie wydarzenia, które, y, które powinny być wyjaśnione przed wejściem do tej głównej fabuły. Y, ale, mimo wszystko, polecałbym sobie zacząć od tego, bo książka jest naprawdę, naprawdę warta uwagi, a potem ewentualnie. Zacząć sobie czytać te kolejne tomy zwiadowców. Z tym, że na przykład te pierwsze tomy, wydaje mi się, że jeszcze De Flanagan może nie był tak doświadczonym pisarzem, jak jest obecnie, ale były naprawdę spoko. One były, no, ja czytałem je będąc nastolatkiem tak naprawdę, nie wiem, 14-15 lat miałem, potem sobie jeszcze raz powtórzyłem je. Więc, więc, no, mogę polecić ze szczerego serca, bo są naprawdę, naprawdę dobre. Natomiast jeśli chodzi o drużynę, to są zupełnie inne jakby wydarzenia, jakby ten sam świat, ale inny kontynent i tak dalej. Nieco te wszystkie wydarzenia są, się tutaj przeplatają. Są różne fajne smaczki właśnie dla fanów zwiadowców w tej książce, więc również polecam ją sobie przeczytać, jeżeli nie czytaliście. Yy... I jedno takie krótkie słowo, jeżeli chcecie sobie odpocząć od takiej wielkiej e, literatury typu George Martin, Sapkowski, czy nie wiem, bardziej klasycznie Tolkien, e, no to myślę, że jest to książka dla was. E, tylko mówię, ona jest przeznaczona dla nastolatków, więc jakichś tam krwawych scen nie doświadczycie. E, ale mimo wszystko myślę, że jest to książeczka warta uwagi, i przy której ja przynajmniej bawiłem się naprawdę naprawdę dobrze. E, Dobra, w zasadzie to chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Teraz może troszkę żałuję, że nie nakręciłem go po tym, jak już sobie kupię tą nową książkę, bo pokazałbym przy okazji jej okładkę i tak dalej. Eee, no ale nic, dzisiaj jest niedziela, książkę pewnie kupię jutro, więc już nie będę tego dogrywał. A no mówię, dzisiaj mam troszkę więcej czasu, więc mogłem sobie pozwolić na nagranie czegoś takiego. No i przy okazji w końcu nagrywam przy jakimś normalnym oświetleniu, a nie, nie sztucznym świetle. Dobra, bo już rozgaduję się chyba teraz niepotrzebnie W ogóle, czemu ja to nagrywam w słuchawkach? Powinienem ściągnąć je dawno temu Nie wiem, oglądałem wcześniej jakiś film na YouTube I po prostu zapomniałem ich ściągnąć To jest już jakieś moje skrzywienie chyba Dobra, jeśli chodzi O ten odcineczek To już chyba wszystko Dzięki, że wpadliście Jeśli Wam się podobało, to oczywiście wiecie co robić Jeśli chcecie być na bieżąco z materiałami, które nagrywam No to oczywiście zasubskrybujcie kanał I tyle Dzięki, że wpadliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.